Pani Barbaro, co najbardziej zarezonowało dzisiaj podczas tej debaty? Myślę, że najważniejszym, najciekawszym momentem była jednak duża zgodność partii z różnych opcji na po pierwsze udział obywateli w demokracji, a po drugie na wprowadzenie narzędzia, jakim jest elektroniczna inicjatywa ustawodawcza. To bardzo obiecujące, że po pierwsze chcemy rozmawiać o demokracji, w większości widzimy wspólne zagrożenia i chcemy im przeciwdziałać. I to myślę, że tak naprawdę absolutnie najważniejsza rzecz, bo to czy i kiedy, jak będziemy mogli głosować jest dużo mniej ważne niż to, że partie polityczne chcą słuchać obywateli. Przynajmniej tak deklarują. Okej. Dziękuję bardzo. Dzięki.